Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Questek, witam Was na kanale Superbet. W dzisiejszym odcinku omówimy grupę G na Mistrzostwach Świata w Katarze. W grupie G znajduje się Brazylia, Kamerun, Serbia, a także Szwajcaria. Zanim przejdziemy do pierwszej drużyny, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba na naszym kanale, kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, a my teraz przechodzimy do analizy grupy G. Przede wszystkim omówimy największe osiągnięcie na Mistrzostwach Świata danych reprezentacji. Porozmawiamy o kluczowym zawodniku danej kadry, ale oprócz tego wymienimy ważnych zawodników. Porozmawiamy o ich systemie gry, ale także o tym, jak poszło im w eliminacjach. Reprezentacja Brazylii. Największe osiągnięcie na Mistrzostwach Świata. Warto zaznaczyć, że pięciokrotnie wygrywali mundial. Najwięcej razy w historii, jeśli chodzi o wszystkie reprezentacje. Pierwszy raz w 1958 roku pokonali wtedy 5-2 w finale reprezentację Szwecji. Następnie zdobyli złoty medal w 1962, gdzie pokonali w finale Czechosłowację 3-1. Trzeci raz złoty krążek zdobyli w 1970 roku, 4-1 w finale pokonali Włochów. W 1994 roku w rzutach karnych wygrali 3-2 z Włochami. W 2002 roku pokonali reprezentację Niemiec w finale 2-0. Kluczowy zawodnik. Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Mowa tutaj o Neymarze. Znakomite prowadzenie piłki, balans ciała. Swoimi zwodami gubi wielu obrońców, którzy niestety dosyć dużo go faulują. Kojarzymy te wszystkie nagrania z Mistrzostw Świata 2018 czy 2014, kiedy to Neymar turlał się po boisku, ale miejmy nadzieję, że Brazylijczyk pokaże swój kunszt, no i przede wszystkim pociągnie reprezentację do jak najlepszego sukcesu. Ważni zawodnicy. Vinicius Junior. Tego pana też nikomu nie trzeba przedstawiać. Na skrzydle potrafi zrobić wiatr, dograć piłkę w pole karne. W Realu Madryt zresztą doskonale to widać, kiedy dośrodkowuje na Karima Benzemę, który znakomicie wykończa każdą taką sytuację. Drugim takim piłkarzem jest Casemiro, czyli dyrygent środka pola. Były piłkarz Realu Madryt, ma wiele występów w Lidze Mistrzów, w La Liga, no i teraz notuje występy w Premier League dla Manchesteru United. System gry. Często grają w ustawieniu 4-3-3, ale oprócz tego grają także w formacji 4-2-3-1. Ogólnie często eksperymentują, mają wielu znakomitych piłkarzy, więc są w stanie rotować tym ustawieniem. Jak poszło w eliminacjach? W Ameryce Południowej jest tylko jedna grupa i to właśnie Brazylia ją wygrała. Reprezentacja Kamerunu. Największe osiągnięcia na Mistrzostwach Świata. Zdecydowanie jest to awans do ćwierćfinału, gdzie na ich drodze stanęła reprezentacja Anglii, z którą przegrali 3-2. Kluczowy zawodnik. Jest nim Vicent Aboubakar, czyli piłkarz Al-Nasr. Jest to napastnik, który potrafi sobie stworzyć fajne sytuacje na strzelenie gola i także notuje dosyć ciekawe liczby. Ważni zawodnicy. Jest nim napastnik Bayernu Monachium Choupo-Moting, który potrafił strzelić gola przeciwko FC Barcelonie. Czy również na Mistrzostwach Świata w Katarze pokaże się z dobrej strony? Czas pokaże. System gry. Ta reprezentacja zazwyczaj gra na czterech obrońców, ale im wyżej formacja, tym bardziej ustawienie się zmienia. Często preferują 4-4-2, ale także 4-3-3. Jak poszło w eliminacjach? Zremisowali w finałowym dwumeczu trzeciej rundy eliminacji strefy afrykańskiej z reprezentacją Algierii 2-2. Mieli lepszy bilans goli na wyjeździe. Reprezentacja Serbii. Największe osiągnięcie na Mistrzostwach Świata. Może nie jest to najlepsze osiągnięcie, ale reprezentacja Serbii trzykrotnie grała na Mistrzostwach Świata w 2006, 2010 i 2018 roku. Kluczowy zawodnik. Jest nim napastnik Juventusu, czyli klubowy kolega Arkadiusza Milika Vlachowicz. Pokazał w Serie A, że jest naprawdę mocny, potrafi strzelić wiele goli w trakcie sezonu. Czy jak poradzi sobie na mundialu? No to już zobaczymy niebawem. Ważni zawodnicy. Tutaj również mamy zawodników Serie A, wybrałem dwie persony, mianowicie Savicia z Lazio, a także Kosticia z Juventusu, czyli skrzydłowego, który jest dynamiczny. System gry. Oni lubią grać na trzech obrońców, preferują ustawienie 3-5-2, ale także 3-4-2-1. Jak poszło w eliminacjach? Dla wielu osób może być to zaskoczenie, ale wygrali swoją grupę eliminacyjną z takimi drużynami jak Portugalia, Irlandia, Luksemburg i Azerbejdżan. Reprezentacja Szwajcarii. Największe osiągnięcie na Mistrzostwach Świata. Trzykrotnie znaleźli się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Pierwszy raz dosyć dawno, bo w 1934 roku przegrali wtedy z Czechosłowacją 3-2. Cztery lata później, czyli w 1938 roku, po porażce z Węgrami 2-0 odpadli z mundialu. I w 1954 roku, uwaga, przegrali 7-5 z Austrią. Kluczowy zawodnik. Jest nim Szaka, środkowy pomocnik Arsenalu. Przede wszystkim znakomity kapitan, ale także dyrygent. Ważni zawodnicy. Na pewno do nich zalicza się bramkarz Borussii Mönchengladbach Sommer, który po prostu jest takim pewniakiem, który stoi na bramce. A drugą taką postacią jest Shaqiri, czyli piłkarz, który strzelił fenomenalną bramkę przeciwko reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w 2016 roku. System gry.
Zazwyczaj starają się grać na czterech obrońców. Często preferują ustawienie 4-3-3, ale także 4-2-3-1. Jak poszło w eliminacjach? I uwaga, to jest bardzo ciekawe. Wygrali swoją grupę, a tam byli Włosi, którzy nie jadą na Mistrzostwa Świata. Była także Irlandia Północna, Bułgaria i Litwa. Jeśli chodzi o moje przewidywania, to bez wątpienia na pierwszym miejscu daję reprezentację Brazylii. Kolejne trzy reprezentacje będą mocno walczyć o wyjście z tej grupy, mają dobrych zawodników. Obstawiam jednak, że Szwajcaria zajmie drugie miejsce, trzecia Serbia, no i czwarty będzie Kamerun. Grupa G jest już za nami. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole. W komentarzu dajcie znać, kto Waszym zdaniem wyjdzie z tej grupy. Zapraszam Was na poprzednie materiały. Zobaczcie, co się dzieje w grupie A, B, C i tak dalej. Wszystkie linki są w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemano!